Kolejnym i ostatnim prezentowanym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 11841. Też taki jeszcze mniejszy, aczkolwiek on na pewno w czasie odbioru już będzie samodzielny. Gołąbek barwy pstrej. Tutaj fajnie przy oczku na główce ma takie białe wstawki. Białe pióreczka, taki fajny podpalany kolor, bardzo ładny gołąbek. Gołąbek ten wywodzi się z, tak, ojcem tego młodego jest wnuczek Lagerty, czyli samica, która tydzień temu była pierwsza na rejon lotowy na 8300 gołębi. Natomiast młody ten jest półrodzeństwem do samca, który 3 tygodnie temu był pierwszy na okręg, strefę pierwszą Kraków na 13 tysięcy gołębi z 500. Także tutaj naprawdę, naprawdę super, super łączenie. Zresztą no i tutaj tu też taka ciekawostka, jak widać. No, Lagerta w ostatnią niedzielę pierwsza na rejon, a 3 tygodnie wcześniej pierwszy na okręg jej wnuk. Także no, jak widać, krewnie woda. Jak jest jakość gołębia, jak są dobre gołębie, to potrafiają wygrywać. Dokładnie tak samo jak z linii Walkirii. I Walkira 6 razy pierwszy konkurs, a jej siostra w tym roku 3 razy pierwszy. Także no, jak widać, jak jest mocna krew, dobra linia, to te gołąbki przekazują dalej. Co do matki tego młodego, matką tego młodego jest moja super lotniczka z 2017 roku, która została przeniesiona do rozpłodu, a samica ta jest po siostrze mojego piątego lotnika Polski. Także to też parowanie takie na linię. No, dalsza krew, dalsze po, ale to już jest takie fajne też liniowe parowanie. Zarówno samiec, jak i samica dawały już super gołębie, więc tutaj myślę, że też bardzo fajny ptaszek, fajna barwa, super pochodzenie. Myślę, że warto tego ptaszka zaobserwować.